opowie nam, dlaczego kocha typografię. Mogę poczytać o tobie? Możesz. Całe życie otaczała się nowymi technologiami, a od wielu lat pasjonuje ją m.in. typografia i psychologia. Z tej dla niektórych niecodziennej mieszanki narodził się kilka lat temu Stukot Pikseli, którego tutaj grupę silną mamy okazję poznać. To firma, w której wraz z zespołem Asia na co dzień pomaga innym zaistnieć w internecie, tworząc stronę, identyfikację audiowizualną i opowiadając o meandrach sieci. Podczas dzisiejszej prelekcji dowiecie się, dlaczego Asia pokochała typografię i jak dzięki kilku prostym zabiegom spowodować, żeby tworzone przez Was teksty były czytelne i piękne. Proszę bardzo. Dzięki, Asana. Jeszcze tylko chwila na technikę. Ekstra. Gdzie mieszam. Momencik, sobie wstawię czas, żeby nie przeciągnąć. 30 minut, prawda? Już 10. Będzie mniej. Myślę, że 25 dni włożę. Spoko. Postaram się sprężyć. Myślę, że będzie mniej. Ale żeby nie było obsługi. Ale rozliczysz się z miłożem sama. Tak? Kochani, rozliczymy się w domu. Okay. Dobra. Tak jak Justyna powiedziała, nazywam się Asia Rydźko i chciałabym opowiedzieć Wam o mojej miłości, nie jedynej, jaką jest typografia. I tutaj fajny wstęp miałam, opowiedziała Magdalena dzisiaj w pierwszej swojej prelekcji, ale chciałabym mimo wszystko jeszcze zapytać się Was, czy wiecie wszyscy na pewno, czym jest typografia? Bo wiem, że nie zawsze wszyscy wiedzą, niektórzy myślą, że to topografia, no mapy, tak? Nie o to chodzi. Okej, okay. Nie ma żadnych rąk w górze, więc zakładam, że wszyscy wiedzą. Ale na wszelki wypadek, tutaj znowu widać, że mamy podobne umysły z Magdaleną, lubimy Grekę. Ja nie znam greckiego, z góry mówię, nie potrafię tego przeczytać, tylko ściągnęłam to z Wikipedii, tak? Typos i grafein, to jest etymologia słowa typografia, które pochodzi właśnie od kształtu, modelu, formy i pisma, czyli jest połączeniem właśnie pisma, ale z wykorzystaniem już wcześniej ustalonych form. Typografia jest dla mnie taką komunikacją przez wcześniej ustalone symbole. Takie symbole, które, no właśnie, dla wszystkich są wspólne, gdzie wszyscy mogą zrozumieć, porozumieć się przez te symbole, które są graficznymi znakami. Ale też oprócz funkcji komunikacyjnej, ta typografia ma dla mnie, dla wszystkich, funkcję estetyczną. I od dziecka jakoś już ta funkcja estetyczna też gdzieś mi towarzyszyła, funkcja typografii czy pisma. Te symbole to jest taka też forma graficzna w abstrakcyjnym kształcie. Dla mnie samo zgłębianie już tych symboli graficznych, tych form graficznych było ciekawe. I tutaj taki mały obrazek. To są dzieła małej Asi lat 5. Gdzie... 87? 87. Już byłam na świecie. A ja już chodziłam do przedszkola. I wiesz, oszedł z worka. Tak. Uczyłam się liter, uczyłam się czytać i pisać, ale przy okazji zgłębiałam też tą funkcję estetyczną liter. Narodziła się już wtedy taka moja mała fascynacja, wtedy jeszcze mała. I tutaj widać, że te litery to nie jest tylko komunikacja, ale właśnie, czy komunikat,
ale też sam kształt. A ozdoby mogą nadawać tym kształtom nowe znaczenia. No właśnie, cały czas tutaj obracamy się wokół tej sfery wizualnej, bo człowiek jest istotą wizualną, przyciąga go to, co jest atrakcyjne. Znaki typograficzne mogą być ładne, mogą być brzydkie. Tutaj też Magdalena pokazywała coś z kanapkami, nie pamiętam tego zdania. Smaczne kanapki. Smaczne kanapki mogą być zapisane ładnie, mogą być zapisane brzydko. Mogą być niesmaczne. Nie, niesmacznie zapisane. Mogą być niesmacznie zapisane. Natomiast no, ja staram się jednak skupiać na tej dobrej typografii, na tym, co jest pięknie zrobione, pięknie, starannie zaprojektowane. I teraz, jeśli autor na przykład kroju pisma, fontu, czcionki, zadbał o najmniejsze szczegóły, to takie znaki, takie czcionki będą cieszyć oko, ale też będą dobrze czytelne, czyli będą spełniały też tą swoją funkcję taką praktyczną. Wiele osób nie wie tego, ale projekt takiego fontu to nie jest tylko zaprojektowanie pojedynczych znaków. Jest to również cały program komputerowy, który określa to, w jaki sposób te znaki zachowują się względem siebie. Czyli na przykład odległości międzyliterowe, albo na przykład w językach arabskich jest tak, że jeśli znak jest na początku lub na końcu wyrazu, to litera wygląda inaczej niż jeśli jest w środku. Tutaj dochodzimy do tego, że jeśli jest to harmonijnie zaprojektowane, człowiek odczuwa spokój czytając. Ale spokój to nie jest jedyna emocja, jaką chcemy wywołać. Możemy pismem wywoływać bardzo różne nastroje. I tutaj od osoby, która wykorzystuje już to pismo, czyli od grafika na przykład, czy typografa, zależy, jaką stworzy atmosferę. Tak sobie wymyśliłam, przygotowując się do tej prelekcji, poczułam, że typografia to jest taki jakby ubranie dla tekstu. W zależności od tego, jak się ubierzemy, możemy wywołać zupełnie inne wrażenia i wywołać zupełnie inne emocje. Może być to wrażenie profesjonalizmu, może być wrażenie, nie wiem, infantylności, Comic Sans. Tak, lubię w moich prelekcjach nawiązywać do Comic Sans, zawsze wywołuje to wszystkich uśmiech na twarzy. Swoją drogą też fajna funkcja. Nikomu się nie podoba, a czemu tego tyle jeszcze jest? Prawda? I dlaczego wszyscy się uśmiechają na widok Comic Sans? To też jest ciekawe. Był taki typograf, od którego nauczyłam się, czy usłyszałam kiedyś, że inaczej zapisze się słowo mimoza, a inaczej zapisze się słowo beton. Zwizualizujcie to sobie, zobaczcie to. Mimoza będzie delikatna i subtelna, a beton, no to beton. No. Także tutaj możliwości kreacji przez same tylko litery i kształt liter są praktycznie nieograniczone. Typografia też nie istniałaby bez kontrastów i to te kontrasty tworzą typografię. Jednocześnie te skrajności powodują, że wystarczy taka prostota, jak przeciwstawienie sobie czerni i bieli, czy przestrzeni i wypełnienia, albo światła i cienia, żeby przekazać cały komunikat. To jest dla mnie też zachwycające w typografii, czy w tej dziedzinie, powiedzmy. Ponadto typografia jest też dla mnie taką bazą, podstawą, dlatego że tam, gdzie mamy tekst, jeśli przekażemy ten tekst, to tak naprawdę możemy opisać większość rzeczy. Nie mówię, że wszystko, bo jest też to powiedzenie, że jeden obraz mówi tyle, co 1000 słów, a jedno wideo tyle, co 1000 obrazów. Mam to gdzieś tam z tyłu głowy, natomiast dla mnie tą podstawą zawsze jednak będzie słowo. I tutaj właśnie
pokazuje się też uniwersalna strona typografii, czyli oprócz tego, że jest bazą treści, może też być używana w bardzo różnych mediach, czyli nie ograniczamy się tutaj analogowo w książkach drukowanych, ale też cyfrowo, tak? Tutaj też mamy typografię. Ponadto fantastycznie typografia łączy się i uzupełnia wzajemnie z różnymi innymi formami przejawiania się czy wyrażania się. Mam tu na myśli na przykład grafiki, ilustracje, animacje, wideo, 3D, rzeźby. Też nie ma ograniczeń. Wszystko to fantastycznie się uzupełnia. Architektura, o, jeszcze architektura. No właśnie, tutaj jeszcze cały czas jakoś powtarza mi się to hasło, takie prostota. Czyli nie trzeba wiele, żeby dużo przekazać. Wystarczą tak naprawdę różne kształty po to, żeby coś powiedzieć, coś komuś zakomunikować, poinformować. I jednocześnie niewiele zasad wystarczy dla mocnego efektu. Czyli nie trzeba wielu zasad po to, żeby efekt był naprawdę mocny. Choć oczywiście, jak w każdej dziedzinie, możemy też zgłębić temat bardzo głęboko i jednocześnie poznać wiele obszarów typografii i reguł. Są oczywiście osoby, które zajmują się w życiu wyłącznie tym. I jak w każdej dziedzinie, również tutaj trafimy na osoby, które faktycznie mają już jakby głowę pełną wyłącznie znaków i typografii. Mają też swoje konferencje. No właśnie, tutaj dochodzimy znowu do tej smacznej kanapki. Niezależnie od tego, o czym tak naprawdę napiszemy ten tekst, zawsze znajdziemy sposób na adekwatne przedstawienie tego tekstu. Ma to związek z kreowaniem odpowiedniej atmosfery, ale też z tym, że typografia jest już na tyle dziedziną rozwiniętą, już tak długo jakby istnieje, powstało bardzo dużo różnych krojów pisma, mówiąc teraz tak ogólnie, z których można skorzystać i tworzyć coś odpowiedniego dla danego tematu. Zmienia się moda i takie aspekty też można tutaj wykorzystywać. Czasem drobne zmiany czy jakieś niuanse spowodują, że efekt będzie diametralnie inny. Teraz zobaczcie na ten przykład. To jest jeden z moich ulubionych znaków też. Pewnie część z Was pamięta, że wiąże się z nim osobista historia, której świadkami część z Was była podczas ostatniego Joomla Day. Noszę ten znaczek na palcu. Natomiast ja nie o tym. Zobaczcie, na jak wiele sposobów można przedstawić znak tej ligatury ET. No właśnie, pytanie, czy wiecie w ogóle, co ten znak przedstawia tak naprawdę? No nie mówcie, że nikt nie wie, co to znaczy. I. Nie, to nie jest podchwytliwe pytanie. To absolutnie nie jest podchwytliwe pytanie. Miłosz powiedział i. I to się zgadza. Tak, najczęściej zastępuje end w języku angielskim, ale tak naprawdę to są litery E i T. Jest to tak zwana ligatura, czyli połączenie. Ligatura to jest połączenie dwóch lub więcej znaków. Jeden. I w tym wypadku jest to ligatura liter E i T, które po łacinie, też nie znam łaciny, ale tego się akurat dowiedziałam, et po łacinie znaczy właśnie i. Czyli po angielsku używamy tego znaczka po to, żeby zmniejszyć sobie ilość powierzchni, na której wyrażamy no właśnie ten łącznik. Po polsku tego się tak często nie stosuje, dlatego że słowo i
Lublin mamy jeszcze mniejsze. Jest jeszcze mniejsze, dokładnie, więc w języku polskim jest raczej taka zasada, że się tego nie stosuje, chyba że są to tytuły albo nazwy firm. W każdym razie zobaczcie, ile mamy tutaj różnych możliwości przedstawienia tego znaku, w zależności od tego, jaki jest temat, czy to ma być profesjonalne, czy ma być lekkie, czy ma być wesołe, czy ma być poważne, czy ma być to mimoza, czy ma być to beton. I też można zwrócić uwagę na to, że są tutaj bardziej nowoczesne znaki i bardziej takie starodawne. To pokazuje cały wachlarz możliwości. To mnie zachwyca. Teraz tak, to jest pierwsza część mojej prelekcji, w której chciałam Wam pokazać bardziej te emocje, z jakimi wiąże się dla mnie typografia. I mam drugą część, w której chciałabym odpowiedzieć na kilka często zadawanych mi pytań na temat tego, jak w bardzo prostych krokach zadbać o to, żeby tekst, który piszemy, tak naprawdę może to być na użytek, nie wiem, bloga, strony internetowej, czy nawet statusu na Facebooku, wyglądał schludnie, żeby był czytelny. Takie zupełne podstawy. Myślę, że może to być coś, co każdemu z nas tutaj się przyda. I tak naprawdę są to dwa podstawowe zagadnienia. Pierwsze dotyczy doboru krojów pisma. No właśnie. Zacznijmy od samych podstaw. Mamy krój pisma, font i czcionka. Czy to jest to samo, czy to są różne rzeczy? Nie jest to samo. No. To co jest krojem pisma, co jest fontem, a co jest czcionką? Odważy się ktoś z Was powiedzieć? Dobrze. Nie, to nie jest podchwytliwe. Ja nie zadaję podchwytliwych pytań. No dobra. Czcionka jeszcze z czasów drukarskich, tak? Od pojedynczego znaku. Fizyczna czcionka. Odlanego z metalu, tak? Które się wkładało do... A krój to jest kształt już odbity. Jakby tej czcionki wykonał. A co jest kształt? Krój. To przez to, co jest... Wiesz co? Ja bardziej odbieram krój jako coś takiego ogólnego, co nie ma swojego fizycznego odpowiednika. Czyli może być odbity, może nie być odbity. Ale w sensie kształt. Tak. Mi chodzi na przykładu. Czcionka faktycznie jest ołowianym bloczkiem. Tylko ludzie to mylnie nazywają często. Tak, zostało w momencie, kiedy powstały pierwsze systemy operacyjne i pojawił się Windows i pierwsze tłumaczenia na język polski, ktoś w Windowsach, ktoś w Microsoftie wymyślił sobie, że będzie tłumaczył słowo font na słowo czcionka. W środowisku typograficznym wszyscy oburzają się na tłumaczenie tego jako czcionki. Natomiast w tym momencie to słowo stało się już tak popularne, że powiem szczerze, ja przestałam walczyć, dlatego że też jak przychodzą do nas klienci, wolę im powiedzieć o czcionce niż o foncie. A font to jest w ogóle elektroniczna jakby wersja kroju pisma, czyli program komputerowy tak naprawdę. Mówię o czcionkach, dlatego że to jest dla wszystkich jasne. Mówimy wtedy wspólnym językiem. Ja się jakby dostosowuję do klientów w tym momencie, mimo tego, że mam świadomość tego, że nie do końca jest to prawidłowe. Ale język też się zmienia i najwyraźniej jest tak, że my musimy trochę się też dostosować do tej zmiany. I optymalizujesz rozmowę. Optymalizuję rozmowę, tak. Bo też tak tłumaczą ci zwolennicy tego słowa czcionka, że po prostu dzisiaj plik to jest tak jakiś to ołowiany ten i dlatego czcionkę właśnie jakby równają właśnie tak. Z tym, nie ma już ołowianej czcionki, tylko jest plik. Katalog, folder, tak, to też są słowa, które są zapożyczone przecież z fizycznych odpowiedników. No właśnie, no to zacznijmy od tego, jak dobierać te czcionki, powiedzmy. Na co warto zwrócić uwagę, dobierając czcionki na nasze strony internetowe? I nie tylko, bo też mówimy o logach, o identyfikacji wizualnej. No, czasami te rzeczy się ze sobą zazębiają. Chcę tutaj opowiedzieć o kilku zagadnieniach, które warto wziąć pod uwagę.
po pierwsze, ostatnio, no już od kilku lat, mamy dostępny szeroki wachlarz dostępnych czcionek na Google Web Fonts i moim zdaniem bardzo jest to fajne, bardzo jest wygodne używanie tych fontów. Dlatego szukając fontu na przykład do identyfikacji wizualnej, sprawdzam, czy jest on dostępny na Google Web Fonts. Również warto wtedy zobaczyć, czy ma on takie odmiany, które są nam potrzebne do projektu, czyli że jest pogrubiony, albo czy jest kursywa. Nie każdy font to zawiera w sobie. Warto popatrzeć się też na to, czy potrzebujemy fonty szeryfowe, czy bezszeryfowe. Szeryfy to są te takie zakończenia na literach. Tutaj to jest ta litera z prawej strony. To jest Garamond, Adobe Garamond bodajże, właśnie z szeryfem na końcu litery. Z lewej strony mamy font Lato, który bardzo lubię i on jest bezszeryfowy. Nie wszystko pasuje do wszystkiego, czyli do jakichś bardziej może eleganckich, poważnych tekstów, bardziej takich klasycznych, tradycyjnych będzie ten font szeryfowy. Kiedyś mówiło się, że te szeryfy są po to, żeby w książkach łatwiej było śledzić linijkę tekstu, czyli jakby tworzą taką niewidzialną, a może trochę widzialną linię podkreślającą wiersz, dzięki czemu łatwiej jest... Łatwiej czytać większe powierzchni tekstu. Oku jest łatwiej śledzić, tak. Mówimy o tekstach drukowanych. Natomiast w internecie w tym momencie mam takie wrażenie i taka jest moja wiedza, że nie ma to już aż takiego znaczenia. Natomiast też jest pytanie często, pada często pytanie, jak łączyć ze sobą szeryfy i bez szeryfy, czy w ogóle różne kroje pisma. Tutaj nie ma łatwej odpowiedzi i na pewno jej bezpośrednio nie udzielę. Natomiast myślę, że często jest tak, że na przykład w nagłówkach dajemy fonty bezszeryfowe, a w treści szeryfowe albo odwrotnie. To jest taka reguła, której można się trzymać. Ponadto, coś o czym możecie nie wiedzieć, też są strony internetowe, które pokazują takie połączenia fontów, które po prostu dobrze do siebie pasują. Także warto po prostu sobie takie strony śledzić. Bardzo ważna sprawa, jeśli wyszukujemy, na przykład zaczynamy od tworzenia identyfikacji wizualnej, tutaj warto zwrócić uwagę, czy font, który dobieramy, posiada polskie litery. Nie każdy posiada, niektóre są też źle zaprojektowane, tutaj jest oko, które jakby nie ma aż takiego doświadczenia, tego pewnie nie zauważy, ale zwróćcie i zwracajcie uwagę na te polskie litery. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o wielkość liter, to nie bójmy się dużych nagłówków, i też nie bójmy się dużego tekstu. Kiedyś, nie wiem, 10 lat temu była taka moda, że wszystko było takie malutkie, żeby jak najwięcej upchnąć na tej stronie. W tym momencie mamy już takie rozdzielczości, że jeśli literki są małe, to nic się nie da przeczytać. A te kontrasty są naprawdę, no, podkreślają jeszcze estetykę tej strony i czyta się o wiele wygodniej. Ponadto, aha, no to może... To za chwilę o tym powiem. Dobra. Jest jeszcze kwestia tutaj, jeśli chodzi o wielkość tekstu. Do tego proporcjonalna jest długość wiersza. Nie chcę tutaj mówić o żadnych konkretnych liczbach, ale zwróćcie uwagę, że jeśli wiersz jest zbyt długi lub zbyt krótki, czyta się niepłynnie. Więc też warto sobie wyczulić oko na to, przy jakich długościach wiersza czujemy się najlepiej. I tutaj nie pomoże tak naprawdę czytanie jakichś mądrych książek czy jakichś konkretnych wskazówek, że tam 30 znaków czy 40 znaków, bo najważniejsze jest tak naprawdę wyrobienie sobie tego wyczucia. I zachęcałabym Was, jeśli przeglądacie jakieś strony, teraz na przykład po tej prelekcji wejdziecie sobie do internetu, zobaczcie, przyjrzyjcie się tej szerokości kolumny tekstu
Jak się z tym czujecie? Czy ta szerokość Wam odpowiada? Czy czyta Wam się spokojnie? Czy gdzieś się zacinacie? Taka mała wskazówka ode mnie. Krótko o licencjach. To jest ważny punkt, o którym często się nie myśli, bo te licencje się po prostu zatwierdza, tak, tak, I agree. Kto z nas tego nie robił? Tutaj też była mowa wcześniej o czytaniu umów. Używając danego fontu, też de facto podpisujecie umowę. Czyli przyjmujecie do wiadomości licencję, na której on jest udostępniany. Zwróćcie uwagę, że licencje mogą ograniczać użycie fontów, na przykład do użytku niekomercyjnego, albo na przykład, że nie można używać danego fontu jako fontu webowego, czyli do stron internetowych. Także dla nas, twórców stron internetowych, to są takie ważne aspekty. Często jest też tak, że fonty bezpłatne nie pozwalają na użycie komercyjne, albo mają okrojony zestaw znaków, czyli na przykład płatny font ma polskie litery, a bezpłatny nie ma. Co dla nas oczywiście nie jest dobre. Swoją drogą jeszcze a propos znaków. Oczywiście mówię tu o polskich znakach, bo najczęściej nas to dotyczy, ale mamy też do czynienia z innymi językami, z innymi krajami i no, adekwatnie do tego po prostu w jakim języku się strona przygotowuje, trzeba zwracać na to uwagę. Tu mieliśmy wcześniej jeden znaczek paragrafu, teraz mamy inny znaczek paragrafu, ale w zupełnie innym znaczeniu. To jest symbol nowego paragrafu, nowego akapitu. Nazywa się to Pilgrim Sign. I chciałam właśnie opowiedzieć jeszcze parę słów na temat tego, na co zwrócić uwagę przy samym formatowaniu akapitu. Wspomniałam już wcześniej o długości wiersza. Natomiast też na stronach internetowych bardzo często spotykam się z tym, że projektanci albo klienci lubią wyjustowane od lewej do prawej teksty. To jest coś, co zdarza się bardzo często i jest uważane za ładne. Tak, jest to ładne w książkach, ale jest kilka warunków, które trzeba spełnić do tego, żeby takie wyjustowane teksty były czytelne i żeby one faktycznie były eleganckie. I najważniejszym z tych warunków jest to, że musi działać poprawne dzielenie wyrazów. Jeśli nie ma dzielenia wyrazów, to wyjustowanie nie zadziała, dlatego że będą ogromne przerwy międzywyrazowe, które spowodują, że ten tekst nie będzie czytelny i nie będzie przyjemny dla oka. Plus można to zrobić nasycając tak, linijki, ale jest to bardzo pracochłonne w momencie responsywności i tak dalej się to może sypnąć. No dokładnie, dokładnie. Także bardzo zachęcam Was do tego, żeby korzystać po prostu z wyrównania do lewej. Jest to równie czytelne, równie ładne, nie bójcie się tego, to jest ok. No właśnie, bo przeglądarki na ten moment nie są jeszcze gotowe do tego, żeby dzielić wyrazy w sposób poprawny i taki, że naprawdę można na tym polegać. Ewentualnie można nagłówki wyśrodkowywać, jeśli to akurat pasuje, czy jakieś pojedyncze elementy do prawej, ale ogólnie, przynajmniej w naszym języku, który czytamy od lewej do prawej, polecam wyrównanie do lewej. I na stronach internetowych dobrze jest dawać wysokość wiersza większą niż 1, czyli 1,2, 1,5 mniej więcej. To pomaga w prawidłowej czytelności. O, muszę trochę pospieszyć, ale pilnuję czas. Okej, szybko jeszcze o znakach specjalnych. To jest coś, co jest takim moim konikiem, powiedzmy. Bardzo lubię ten temat. Te znaczki, które często używamy jako cudzysłowy, nie są tak naprawdę cudzysłowami, tylko znakami cala. One są łatwo dostępne z klawiatury, ale nie są poprawne. Poprawne cudzysłowy w języku polskim, dlatego że też każdy język ma swoje zasady. To są tak jakby dwie dziewiątki na dole i dwie dziewiątki na górze. Takie pseudo-dziewiątki. Ale nazwanie ich dziewiątkami pomaga zapamiętać ich kształt.
Na Macu bardzo łatwo jest je wywołać, na Windowsach trochę trudniej, ale wszystko jest możliwe. Nie zapamiętałam tutaj, jakie dokładnie są skróty, ale jeśli będziecie chcieli, to wyszło. Alt 0132 i Alt 0148, ale będzie. Word sam je wstawia w języku polskim. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o kreseczki, to też jest tutaj dość istotne. Na klawiaturze mamy tylko łącznik, krótką kreskę, ale ona nie nadaje się do wszystkiego. Używamy jej na przykład przy kodach pocztowych, przy NIP-ie, numerze telefonu, albo takich połączeniach jak czerwono-czarny, albo złodziej-włamywacz. Ale już przy zakresach, takich jak zakresy godzin, albo relacja pociągu, używamy długiej kreski, czyli pauzy, która jest myślnikiem. Alt 0151 na Windowsach. Przy liście dialogowej, liście i wtrąceniach zdań używamy myślników. Przy tym ważna rzecz, o ile przy zakresach stawiamy te znaczki bez spacji, tutaj stawiamy spację. Przy wtrąceniach zdań mamy tutaj spację z obu stron. I jeszcze jedna wskazówka. Tak. I wdowy, i bekarty, i szewce, ale najpopularniejsze i najważniejsze dla nas na stronach internetowych są sierotki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Sierotki są to tak zwane wiszące spójniki. Coś, co lubię tępić i na naszych stronach zawsze dbamy o to, żeby tego nie było. O, timer mi się na czerwono włączył. Przekroczył 0. Wiesz, co to znaczy. Wiem, co to znaczy. Na końcu wiszące spójniki tak zwane, czyli i, w, o, u i tym podobne. Pojedyncze znaki na końcu wiersza, ale też na przykład 5 minut, tam jak ta piątka wisi i minut jest następny w wierszu. Unikajmy tego, używajmy tej non-breaking space, tej nierozdzielającej spacji. Na WordPressie jest do tego wtyczka, nie wiem, czy jest. No i mi też jest wtyczka. Inna szkoła mówi, że liczby poniżej dziesiątki nie powinny być wypisane cyferką. Tak, wyższe. W każdym razie to jest coś, na co bardzo bym zwracała uwagę, bo to też powoduje, że wasz tekst będzie po prostu elegancki. Tak, jeśli będziecie tego na to zwracać uwagę. To był zbiór najczęściej przeze mnie spotykanych takich zagadnień, problemów typograficznych, które mogą się przydać przy codziennej pracy z wizerunkiem, z internetem, ze stronami, ze statusami. Jeśli będziecie mieli potem, pewnie na jakiejś przerwie, po przerwie, lub kiedykolwiek pytania jakieś o niuanse czy inne zagadnienia, chętnie odpowiem. Jestem dostępna wszędzie. I tak samo jestem, tak, nasz stół od Pikseli też jest dostępny na wszystkich kanałach social mediowych, także zapraszam Was do kontaktu. Z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Macie pytania? Tak, cudzysłów. Wiele emocji, bo bywa zapisane jako dwa apostrofy, bywa zapisywane jako dwie stopy, tak? Czyli ten calówka to są dwie stopy też. Tak, tak. To można zestawić z tak różnych znaków. Które internet... Wizualnie są nie do odróżnienia, bo maszyny zależy od tego, co wyczytają, to inaczej, tak? No i też czasami się zdarza, że na przykład mamy włączone automatyczne jakieś korygowanie na naszych komputerach czy smartfonach, które włącza na przykład cudzysłowy angielskie, które też są u góry. Angielskie są u góry, ale też są... Reklamacja. Ja. Ale to jest dwie szóstki i dwie dziewiątki u góry jakby. Więc to nie jest to samo, co znaki cala. I oczywiście nie to samo, co polski cel. Teraz pytanie też, jeśli chodzi o dostępność. Czy na przykład czytnik dla osób niedowidzących, jak przeczyta dwa cale, a jak przeczyta poprawne cudzysłowy? No właśnie tego nie... To jest ciekawe. No, dla mnie nie czytać. Czy cal, czy... Zmieni intonację. Coś na pewno wyczyta. I pewnie coś nielogicznego dla normalnego odbiorcy. Dziękuję Wam bardzo.